Dzień dobry, cześć, witamy Was w Biurze Fundacji Dobrej Muzyki. Dziś jesteśmy tutaj razem i z tej okazji chcemy opowiedzieć o tym, jak i dlaczego promujemy działania fundacji. Obok mnie siedzi Ida Radecka, członek zarządu fundacji, moja, że tak powiem, prawa ręka, ośmielam się tak mówić. Razem pracujemy i tworzymy to wszystko, co widzicie na Facebooku i to, co słyszycie na koncertach u nas w Świdnicy i nie tylko. Dlaczego potrzebna nam jest promocja? O tym chcemy Wam powiedzieć. Promujemy nasze działania, opowiadamy o tym, co robimy i kiedy, jak, dlaczego to właśnie robimy. Zdarza się, że ktoś mówi, że już nas tak wszędzie widzi, że już chyba więcej nas być nie może. Usłyszałam raz określenie o wyskakiwaniu z lodówki. Natomiast zdarza się, że ktoś czegoś się nie dowie i jakaś informacja do tej osoby nie dotrze. Wtedy okazuje się, że jednak tych informacji o naszych działaniach nie jest dość dużo i może być więcej. Nasza działalność ma sens tylko wtedy, kiedy uczestniczą festiwalach, naszych koncertach ludzie i dlatego staramy się docierać wszelkimi możliwymi metodami. Przede wszystkim prowadzimy stronę internetową www.fundacjadobrejmuzyki.pl. Prowadzimy także dwa profile na Facebooku, osobne dla fundacji i osobno dla naszego najważniejszego festiwalu, czyli Festiwalu Szlaga. Także piszemy newsletter do naszych subskrybentów, żeby byli na bieżąco z tym, co się u nas dzieje. Oni są też zapraszani na spotkania muzycznego foyer, które są przygotowywane specjalnie dla nich. Ale sięgamy też po tradycyjne metody, czyli drukowanie i rozwieszanie plakatów w miastach, w których organizujemy koncerty. Roznosimy także ulotki z programem. A poza tym współpracujemy z prasą i też informujemy ich na bieżąco, gdzie można nas spotkać i gdzie usłyszeć koncerty przez nas organizowane. Tak, to jest nasz główny cel, żeby z tą informacją dotrzeć do osób zainteresowanych koncertami. Dlatego mówimy o tym wszędzie tam, gdzie się da. Na stronie internetowej naszej pojawiają się na bieżąco informacje o koncertach, o projektach, które robimy, o tym, co się u nas dzieje. Na Facebooku pokazujemy trochę więcej tego życia, czyli tego, jak to się dzieje, co robimy teraz. Pokazujemy kulisy naszej pracy, tak jak dzisiaj pokazujemy kulisy, właśnie siedzimy w biurze i mówimy o tym. Plakaty i ulotki to jest sposób tradycyjny, okazuje się, że też dociera do bardzo wielu osób. No jeżeli są koncerty w kościołach, no to mówimy też, księża na ogłoszeniach mówią o tym, partnerzy, czyli parafie partnerskie, w których odbywają się koncerty, także są zaangażowane. Staramy się wszystkich naszych partnerów angażować też w promocję po to, żeby informacje po prostu nie przepadły. W dzisiejszym natłoku informacyjnym jest to nieraz trudne, ponieważ zewsząd atakują nas reklamy, kolorowe informacje, napisy tych informacji jest po prostu bardzo, bardzo wiele. Dlatego też i informacji o nas musi być wiele, żeby dotrzeć, żeby to nie zostało zagłuszone przez bardziej krzykliwe informacje. Dlatego o tym właśnie mówimy i staramy się przekazywać wiedzę, zapraszać na wydarzenia przede wszystkim. Świetną metodą, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o naszych pomysłach i przedsięwzięciach, jest chociażby takie proste udostępnienie naszych postów na swoich tablicach na Facebooku albo przesłanie swoim znajomym i rodzinie maili, które subskrybenci od nas dostają. To jest bardzo prosty, a bardzo skuteczny sposób, żeby nas w tej promocji wspomóc, bo im więcej osób o nas pisze i mówi, tym większa szansa, że dotrzemy do kolejnych melomanów, którzy chcą uczestniczyć w naszych koncertach. Tak, dokładnie tak jest. Każde udostępnienie to jest dużo więcej wyświetleń i dzięki temu też osoby, które na przykład od nas się tego by nie dowiedziały, dowiedzą się od swoich znajomych, więc w tym momencie bardzo do tego zachęcamy. Jeżeli jest coś na Facebooku albo na stronie www, co
się Wam podoba, o czym chcecie nie zapomnieć, udostępnijcie to, przekażcie swoim znajomym. Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie promocyjne, za każdą rzecz, która powoduje, że kolejne osoby dowiedzą się o tym, że jest taka Fundacja Dobrej Muzyki, że są koncerty muzyki klasycznej w Świdnicy praktycznie przez cały rok. Więc gorąco do tego zachęcamy. Ja jeszcze powiem w temacie promocji fundacji, koncertów, że jeszcze jest jeden taki sposób, który niedawno odkryliśmy z Maćkiem, moim mężem, kiedy jedziemy, gramy koncerty w różnych innych miejscach, w innych krajach. Na przykład ostatnio byliśmy we Francji i po koncercie ludzie podchodzili do nas pytając się, skąd my jesteśmy, co my robimy, na czym gramy w Polsce, jakie mamy organy u siebie. Tak więc wtedy opowiadamy o Kościele Pokoju, o organach Szlaga, pokazujemy od razu szybko w telefonie stronę naszą fundacji, pokazujemy organy w Kościele Pokoju. Wiele osób przy okazji dowiaduje się o tym, że jest takie piękne miasto jak Świdnica i takie wspaniałe organy Szlaga w Kościele Pokoju, który jest zabytkiem UNESCO. Także też i w ten sposób za granicą docieramy do osób potencjalnie zainteresowanych. Nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś zechce zabrać swoich znajomych i przyjechać do Świdnicy na wakacje, a przy okazji na koncert festiwalu Szlaga. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy też uważacie, że tą promocję prowadzimy skutecznie. Jeśli macie jakieś sugestie, refleksje z tym związane, pomysły, jak możemy to robić lepiej, czekamy bardzo na takie informacje, bo nasza kreatywność też jest do pewnego momentu skuteczna, a może się okazać, że nie wpadłyśmy jeszcze na jakiś pomysł, który Waszym zdaniem byłby dobry. Tak, bardzo będziemy wdzięczni za każdą sugestię, podpowiedź, opinię. Zostawcie nam komentarz, wyślijcie do nas wiadomość, powiedzcie, co jeszcze możemy zrobić, żeby zachęcić Was dotrzeć do Waszych znajomych w temacie koncertów organowych i koncertów muzyki klasycznej w Świdnicy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.